Dzień dobry, kochani, witajcie w ten piękny piątkowy poranek. Kawka w, wróciła znowu. Wczoraj nie było, co było ironiczne, bo po tym jak zadecydowaliśmy, akurat tak wypadło, że wczoraj nie zrobiliśmy kawki, to dowiedzieliśmy się, że wczoraj był dzień kawy. Paragelia pisze, Bro. że jest po, po szóstym odcinku Rings of Power, Paragelia, ja Cię podziwiam. Paragelia ogląda od razu, jak się pojawi Rings of Power. A ja mam, na to, na to wychodzi teraz dwuodcinkową zaległość? dwuodcinkowe zaległość? Trzy. Trzy? Już? No, już dzisiaj masz trzeci, ja ci mówiłam. Mm. Więc jestem ciekawa, czy, czy live'a w poniedziałek będę prowadzić sama. A, w, a wiesz, co jest <laughs> najlepsze, że ja chcę oglądać, jakby ja, Mi się podobał ten serial przynajmniej do tej pory wtedy, bo różne słyszałem rzeczy od ciebie. Ale wiesz co? Im więcej ty narzekasz na ten serial, tym bardziej mi się podoba. A ja nie narzekam. Znaczy, nie na ten ale nie, to nie, dobra, może źle to ja. Może nie chodzi o narzekanie, tylko chodzi o takie yy, no, bo nie wiem, czy Jackowi się spodoba, a Jackowi się spodoba. I bardzo się cieszę. Jest ja Jestem super zadowolona A z tego, jest więcej slow motion? Yy, jeszcze tam w odcinku, No jest. A nie takiego już hamskiego, ale są takie momenty. Mm, w ogóle ten serial jest dość slow. So... S S ja slow. Generalnie, nie generalnie mi to nie przeszkadza. Ja jakby uwielbiam ten serial i, i mega nie mogę się doczekać z tego na dzień, żeby obejrzeć odcinek i po prostu. Cieszę się, że dzisiaj już jest piąteczek. I nie dlatego, że idzie weekend, tylko Dzień dlatego, dobry. że właśnie jest serial. Czat, odzywajcie się. Dzień dobry. Cześć Marek, cześć Emotka, cześć Klon. Wbijamy. Mamy w sumie dosyć świeże tematy, ponieważ wczoraj wieczorem dosłownie Dropną, no... znaczy ten, ta informacja o planecie MAUP, już weszła chyba jakiś czas wcześniej, kilka godzin wcześniej, nie żeby jakoś bardzo wcześniej w dzień, ale wcześniej, ale mamy też informacje o Armor Wars, mamy o Google Stadia, tak, Stadia wszystkich obchodzi, ale w tym kontekście, o którym powiem, na pewno was obchodzi, oraz nowy film Jorgosa Lantimosa dla Searchlight, o którym była już mowa jakiś czas temu. Dostał zielone światło, mamy pierwsze informacje o obsadzie i że się dzieje. I tytuł, tytuł mamy też. Klon się pyta, czy będzie wagon spoilerowy z odcinków she -Hulk. Tak, dzisiaj wieczorem pogadamy sobie o she nie, nie, Ostatnio nie omawialiśmy, dlatego czas wrócić do tego. Eee, już, już się nagrowadziło trochę do opowiadania. Ale tak, jak pewnie zauważyliście, wagony trochę się rozrzedziły. Musimy jakby, nie mamy aż tyle zasobów, żeby wszystko naraz robić. Zobaczyliśmy to we wrześniu, który jak, no, był całkiem intensywny na naszym kanale, więc staramy się jakoś lepiej ulokować y, nasze zasoby i to, jak, co robimy na YouTubie, co chcemy robić nowego też na YouTube, co działa, co nie działa. E, trochę to też jest związane z tym, jak będzie wyglądać wagon. Wagon, kawka. Przepraszam, skupiłem się na tym wagonie, o którym napisał klon. Ale wagon też będzie inaczej trochę wyglądał. No tak, być. ale to już swoją drogą. Ale to jeszcze wspomnimy sobie później. A teraz zaczynamy transmisję. Cześć, witajcie w Hive Trainie w Ociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia. Cześć Benvolio, witajcie wszyscy, którzy przybyliście na naszą poranną kawkę. Zacznijmy sobie <laughs> od tego, czy, co oglądałaś wczoraj, Natalia, wieczorem. Czy czytałaś, czy coś robiłaś? Słuchałam audiobooka o. ostatnio, bo. Jakoś tak łatwiej czasami mi posłuchać audiobooka niż, niż czytać książkę w, tak jakby w, w, w ciągu dnia. O, najlepszy kubek na świecie. Yy, I uwaga, yy, sięgnęłam po chyłkę Mroza. Mm -hmm. gdzie z ca całym szacunkiem dla pana Mroza. Nie jestem fanką jego literatury. Nie, 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 ten. Ale jakoś tak stwierdziłam, że kurczę coś luźniejszego, jest mi potrzebne na te jesienne wieczory. I powiem wam, że jestem już na drugim tomie. To mhm. jest spoko. Będziesz oglądać serial na playerze? Nie. A, a wiesz, że mnie to jakoś tak kusi, żeby to kiedyś obejrzeć? Ale dobra. Znaczy, powiem ci, że główna bohaterka tych powieści jest... Jest spoko i ma, ma charakter, faktycznie, więc w serialu to może wypadać dobrze. Mhm. Aczkolwiek y, powiem tylko się tak pokrótce, że no, to ma to, co ma bardzo dużo jakichś polskich y, produkcji ze świadka kryminalnego. Czemu oni muszą wszyscy tam tyle przeklinać? Naprawdę. Serial nie jesteś, da się inaczej. My w Polsce. No ale bez przesady. <noise> e, a ja do, oczywiście Shihalk obejrzałem nowy odcinek. O nim powiemy sobie dzisiaj więcej wieczorkiem o 20.00. I czy wczoraj, nie pamiętam, czy wczoraj, ale na pewno obejrza nowy odcinek. Witajcie we Wrexham. Jakby ten, ten serial dokumentalny o klubie piłkarskim, który kupił Ryan Reynolds. Aha. No ten, ten co nawet doleciał na Disney Plus. Co? Spoko. Będę oglądać co tydzień, bo padają nowe odcinki, jakby po jednym, co tydzień. Nie jestem pewien, czy to jest najlepsza strategia, akurat odnośnie tej produkcji, ale jest to na pewno wkręcające. No taka ciepła, ciekawa historia odnośnie tego, co się tam w ogóle wydarzyło, no bo niektóre rzeczy już wiadomo, ale nie wiem, muszę zobaczyć to z tej perspektywy, jak to wyglądało krok po kroku. Dobra. W sumie możemy przejść do newsów i od, do takich rzeczy ogólnie, które się dzieją. Nasz główny temat zostawimy sobie na sam koniec. Hmm, załóżmy, jest nagłówkowy, chociaż w sumie wszystko to są takie newsy, powiedzmy, bieżące. Zacznijmy od tego. Google zamyka Stadia. Co to jest Stadia? Jeśli nie wiecie, Stadia to była usługa streamingowa gier w chmurze, gdzie można, no, tak jak chociażby jakiś Xbox Game Pass w chmurze czy inne, czy jakieś NVIDIA, GeForce Now, gdzie można było wejść na, właśnie na stadie i grać w gry po ich zakupieniu, albo tam były też jakieś pakiet darmowych darmowe. Darmowe, jakieś też, dużo było darmowych, w tym kiedyś to przeglądałem. Ale właśnie no to trochę pokazuje, że jeśli ludzie są zainteresowani platformą tylko przez Darmowe gry i tylko w to grają czasami, no to model biznesowy tutaj się nie będzie spinać. Szczególnie, że. Wczoraj, wczoraj się dowiedziałem, że jest inaczej. Bo myślałem, że trzeba, było, że trzeba kupić te stadie pro, żeby w ogóle kupić grę jakąś, ale to był jakiś okazuje się, że to był jakiś myk na początku w ogóle istnienia platformy, ale ja byłem tak zrażony tym podejściem, że już i nikt mnie nie wytrącił z błędu, więc może marketing leżał tutaj, żeby że, nie myślałem, że było... do końca, że tak będzie. Było. I nie trzeba było też mieć kontrolera tego specjalnego, czym się trzyma. Nie, wydaje? nie, można było na przykład grać na klawiaturze, ale nie. kontroler na pewno był pomocny jeśli chodzi o zmniejszenie. Opóźnienia, bo jednak, jak się gra w chmurze, to jest opóźnienie, bo to bo jakby Twoje input musi dotrzeć do serwerów, a serwera musi wypuścić się wideo, e, które ty widzisz. Więc bo ja kiedyś inter... właśnie o tym czytałam, i, i to jeszcze na początku, jak kiedyś mi o tym wspomniałeś, no to wszystkie, wszyscy, którzy pisali tam, że bez. Z tego nie, po, nie, nie warto nawet do tego podchodzić, żeby w sensie mhm. no, no nie działa. No, ale to już oznacza inwestycje, ale a propos inwestycji, Stadia, jak w ogóle Google ogłosiło, że będzie zwracać y, wszystkie zakupy. Chyba cyfrowe, ale to czy na pewno cyfrowe. Ale nie jestem pewien, czy też nie będą zwracać fizycznych, jakby zakupów typu kontrolerów, ale cyfrowe na pewno. I zwroty mają się dokonać do, do połowy stycznia i wtedy też 18 stycznia ma się zamknąć platforma. Na Ament podobno Google myśli o przehandlowaniu technologii, bo muszę przyznać, grałem. Bardzo mało na Stadia, ale miałem do czynienia z tą platformą, gdy też trafiła się jakaś darmowa gra eee, i chciałem przetestować, jak w ogóle działa Stadia. Stadia miała bardzo dużo fajnych technologii. Stadia była. Miała pomysł, na sie... miała pomysł na siebie, tylko model biznesowy tutaj był nie do końca dobry. Biorąc pod uwagę koszty tych wszystkich gier, no trochę. Inne platformy. W chmurze miały pewną przewagę nad stadion, ponieważ miały tak, takie pełno, pełnoprawne biblioteki gier przy miesięcznej subskrypcji. A jednak, jeśli mamy coś w chmurze, no to ludzie nie będą chcieli ładować tyle w to pieniędzy, no bo jeśli nie możesz coś zagrać w dowolnym momencie, wszystko jest coś zależne od tego, czy w chmurze akurat coś będzie działać, czy nie, no to nie wywali 60 dolarów na grę, znaczy no nie, nie wszyscy, nie. no to jest na pewno trudniejsze, percepcja jest gorsza, wiadomo, że jak się kupuje cyfrowe gry teraz z na, na, na różnych konsolach, to czasami też mogą być one niedostępne przez różne DRM-y i też przez różne e, ograniczenia i dostępy do sieci, więc to też nie jest tak, że tam też jest idealnie, ale w Stadi jest to jeszcze bardziej namacalne. E, na przykład Xbox Game Pass, możesz grać w gry w chmurze jak subskrybujesz Game Passa. I to już zmienia postać rzeczy, bo masz dostęp do tego e, i jakby ten model biznesowy im się spina. Stadia, była też ta subskrypcja Stadia Pro, gdzie tam był jakiś pakiet gier co miesiąc, ale to nie jest ta sama skala. coś Bibru. Wiesz co? Ja ci powiem, że uważam, że jeszcze jest jeden problem, który Stadia mhm. miała, i to jest takie, że no jakby reklama samego tego się działa, bo <grym> okej, okay, gdybym ja tego nie dowiedziała się od ciebie, prawdopodobnie nigdy bym nie wiedziała, że coś takiego istnieje, czy też to też istniało. A czy nie jesteś yy, też grupą docelową, to czy ja? Bym... Yy, nie, ale no okej, okay, wiesz, wszystkie inne platformy giereczkowe, które są chociażby, mm -hmm. nie wiem, no, rzucam na mnie Xbox, PlayStation, Steam. Cokolwiek z grami gdzieś to wiesz, jakimś echem mm -hmm. rezonuje. I nawet spytając się osób w ogóle niezwiązanych z poletkiem gierkowym, jeżeli wybinisz im którąś z tych nas, będą w stanie wsadzić mm -hmm. to jakby, wiesz, do worka związanego z grami, a Stadia, słyszę że to nikomu nic nie mówiło, totalnie. Ale, ale to czy, ale wiesz co, trochę coś w tym jest, że jednak Stadia jakby usługi do grania w chmurze są też stworzone po to, żeby nie zainteresować takich totalnie hardkorowych graczy, tylko takich graczy troszkę bardziej sezonowych, albo niedzielnych, albo ludzi, którzy nie grają aż tak często w gry, ponieważ Stadia polega na tym, że możesz sobie w każdej chwili bez kupowania konsoli za 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, zagrać w grę, w chmurze. No i, ale, no, ale, ale I, ci i, chyba i... ludzie nie wiedzieli o tym. No właśnie, no właśnie, źle trochę targetowana platforma. Xbox jest, Xbox powiedzmy, robi lepszą robotę teraz trochę z tym. Yy... Ale to jest też kwestia wychodzenia na inne urządzenia stopniowo. Wiem, że Xbox Game Pass w chmurze będzie udostępniany na niektórych telewizorach Samsunga, tak po prostu. Jeżeli jedyne co trzeba będzie mieć do grania, to podłączenie do internetu i pad. Tyle. Co jakby zmienia, jakby obniża bardzo próg wejścia. A jeśli jeszcze będą gdzieś rozdawać te pady, przy okazji, wiesz, za darmo, do, wiesz, mogą zrobić jakieś umowy. Przy zakupie że z, telewizora? Z, przy zakupie telewizora albo taniej, czy coś w tym stylu. Jasne. To, to w ogóle zmienia postać rzeczy, jeszcze jest, taka, jeszcze jest taki pomysł, że mogą wypuścić wersję Xbox Series jakiś tam, tylko który będzie samym patyczkiem do telewizora HDMI i z kontrolerem w pudełku. Kontroler plus patyczek, taki dongle, żeby grać w gry w chmurze. To jest pomysł. Stadia... Mi się wydaje, że Stadia by wypaliła, gdyby odświeżyła trochę model biznesowy i Google by trochę bardziej uwierzyło w to. Google rozpoczyna bardzo dużo różnych projektów, ale jak nie wierzą w nie i nie chcą, nie chcą, się przystosować i adaptować się, tylko się, tylko uwali im się coś w bani, to wolą później to zaorać, niż zmienić plan trochę na taką usługę. No niestety, to nie jest pierwszy projekt Google'a, który tak skończył. Cóż, jakby, ale na pocieszenie powiem, że no nie ma zbyt wielu ludzi, którzy będą po tym płakać. Stadiums We Might Be in, in Trouble. Był kiedyś taki wpis na Reddit. Dobrze, ale to wszystko, Stadium, bo i tak pogadaliśmy o tej platformie więcej niż myślałem, że będziemy rozmawiać. Nowy film Jorgo Salantimosa Alantimosa będzie się nazywać END, po prostu AND po angielsku END. Zamiast tego że I, <laughs> chyba. W, I oczywiście będzie w Searchlightie będzie grać w nim Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe chociażby, mm -hmm. I, dlatego przypuszczam, I przypuszczam, że dlatego się w ogóle, wiesz, <grych> Jacek skierował tam swoje nie, i, spojrzenie. I tak, i moje spojrzenie yeah. i tak było tutaj, ale Willem Dafoe tak. No Emma Stone zagrała chyba w... nie, nie chcę przekręcić. Coś mi się wydaje, że Emma Stone grała w faworycie, ale to może być moja bójna wyobraźnia. Nie pamiętam. Tak grała, grała, grała dobrze. Nie, jakby nie wiem czemu, nie wiem czemu miałem wątpliwości, ale jest dosyć wcześnie. Więc, yy, pod, ale póki co nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy film wyjdzie, ale dzieje się dalej z Searchlightem. No, więc jak Searchlight, to kiedy by nie wyszedł, to kiedyś trafił na Disney Plusa, tak? Cześć subskrypcji po raz pierwszy na popkulturalnej kawce, Dzień dobry, Mi miło, miło nam cię zobaczyć tutaj. Ehm, dobra. W sumie jeszcze dwa tematy mamy na dzisiaj, takie główne. I to jest jeden, który wjechał totalnie z zaskoczenia, dosłownie zanim poszliśmy spać. Armor Wars Marvel Studios będzie filmem, a nie serialem. To jest, to jest news, którego się nie spodziewałem. Ale mamy pewne szczegóły. Po pierwsze, no oczywiście Don Cheadle dalej będzie grać w filmie. Yassir Lester nadal będzie scenarzystą. Tak samo, tylko że zamiast jakby head scenarzystą serialu całego teamu, to po prostu będzie scenarzystą filmu. Bo wiadomo, jak przechodzimy z serialu na film, to zmienia się struktura. Ale Marvel zadecydował, że lepiej zadziała ten projekt jako film. I co uważasz o tym, Natalia? Uważam, czyli co uważam, pierwsze co sobie po, pomyślałam, to kurczę, ile miał mieć odcinków i po ile odcinki miały trwać? Bo ja tego nie pamiętam, nie wiem czy ty to pamiętasz. Zakładam, czy nie było w ogóle zakładam, takiego... Nie, nie było, takiej intonacji za wcześnie w ogóle jest na to. No więc właśnie, więc pomyślałam, że jeżeli oni mieli w głowie jakąś. Niestandardową ilość odcinków albo jakoś, jakiś niestandardowy czas, to sobie to przekalkulowali, że jednak wyjdzie im z tego zbyt krótki, na przykład serial, więc lepiej zrobić z tego film w jednej zwartej mm -hmm. strukturze, bo są takie seriale, które jednak, mimo wszystko, które by wyszły jako jedność, jako całość, wyszłyby jako film. Grałyby dużo lepiej i już o tym nieraz rozmawialiśmy. Tak. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu sobie przeanalizował, że nie wiem, to mają być, ma być 5 odcinków po nie wiem, 25 minut, teoretycznie tak rzucam, mhm. to, to dlaczego nie zrobić z tego filmu o jednej zwartej strukturze i będzie działać to lepiej? No, bo wyobraź sobie, że oglądamy takie, taki, taki serial, takiej konstrukcji te 25-29 minut co tydzień. To by to totalnie rozwaliło, jeżeli to miałoby być taki trochę thriller szpiegowski, coś ten, to coś ten deseń. No nie jesteś w stanie tego oglądać. Już rozmawialiśmy, że czasami Disney ma z tym problemy. Ale nie, jest, jeżeli... nie jestem pewien, czy oni koniecznie chcieli iść w tym kierunku. A to jest jedna z opcji, jasne, no. ale wydaje mi się, że mogli potrzebować. Może tak, może rzeczywiście wymyślili sobie krótszą historię, którą da się opowiedzieć bardziej zwięźle, a na przykład potrzebują trochę większego budżetu, ponieważ to będzie jednak. Na mniej minut więcej kasy włożonej, plus jeszcze budżet kinowy, więc da się tam więcej wpompować tego. E, Rowdy będzie mieć swój film, to też jest fajna rzecz. E, ale wydaje mi się, że dobrze, że jest ta elastyczność. mnie trochę ucieszył ten news, ponieważ i mhm. jasne, musimy finalnie zobaczyć, czy to wyjdzie na plus czy na minus, ale tak jak gadaliśmy wcześniej, nie za czasami widać, że coś mogłoby być dłuższego, coś mogłoby być krótszego, też przypadku, nawet w przypadku seriali Marvel Studios, które już są dosyć krótkie. Więc cieszę się, że jeśli, jeśli są takie decyzje, to są w stanie przekierować się i zrobić z tego film. To mnie napawa optymizmem co do w ogóle podejścia Marvel Studios do tych projektów. Tak samo jak filmy były rozszerzone na serial, ponieważ Hawkeye był na początku in development jako film. Ale I tak bardzo dobrze mu zrobiło to, żeby to zostało serialem. Ja w ogóle wiesz, no, ostatnio jest bardzo dużo głosów o tym, że. O... Ludzie narzekają na ilość seriali, która się pojawia, co totalnie na przykład do mnie nie, nie przemawia, bo ja je ja to akurat lubię, ale jestem w stanie. Ro A czy mówisz ogólnie, zrozumieć... ser ogólnie seriali, czy Marvel Studios? Marvel Studios. I rozumiem, że komuś, no, ktoś może po prostu nie lubić tego, tak, że że, są, że jest tyle seriali. I wydaje mi się, że to jednak też jest jakiś taki. Plus, że właśnie to co mówisz, że oni są w stanie elastycznie się przerzucić między tymi i tym, i wszyscy mogą być zadowoleni. Mm -hmm. Więc myślę, że duża gru grupa odbiorców będzie z tego powodu też zadowolona, że jednak to trafi taki aczkolwiek z góry zakładamy, że, film, że ten film pojawi się w kinach, bo póki co Marvel... A, no widzisz. Znaczy, poczekaj, to jest właśnie skomplikowane, bo nie mamy żadnego potwierdzenia, nie było nigdzie powiedziane, czy ten film pójdzie do kin, czy będzie na Disney+, bo ludzie rozważają też takie opcje, że może to być po prostu film Disney+, ale wydaje mi się, że Marvel Studios puści go do kin, chyba, że naprawdę nie będzie slotu, chyba, że... Bo... Jedyny powód, dlaczego seriale Marvel Studios wychodzą w, na Disney+, a nie w kinach, poza tym, że jakby kina przyjmą jakąś tam ilość rzeczy, nie więcej, nie, więcej, nie mniej, znaczy mniej zawsze, ale nie więcej, to dlatego, że jest forma serialowa, jest niedopuszczenia w kinach, bo mamy produkcje, które wychodzą albo co tydzień, albo no, w formie w kilku odcinkach i tego się po prostu nie da puścić w kinach. I. Były to... już jakieś kiedyś próby, wiesz, coś się Jasne, próbował, ale, to no, mi... ale no. Bo jest platforma Disney Plus i trzeba coś na nią też rzucać. Ale wydaje mi się, że jeśli to będzie filmem, to pójdzie to do Kin, bo wydaje mi się, że to nie jest Warner i pomysły wcześniejsze z jakąś Bad Girl czy Blue Beetle i, i tymi innymi filmami, które teraz zostały przekierowane do Kin, bo akurat z tych wszystkich decyzji absurdalnych. Które zapadają teraz w Warnerze z, od Zasława, to akurat przekierowanie wielu produkcji do kin jest dobrą rzeczą, chociaż byłem pierwszym, yy, pierwszym głosicielem tego, żeby było odwrotnie kiedyś. Ale moje, pod, po, moje poglądy się zmieniły trochę w tej kwestii. Mm. No, w każdym razie, jeżeli wiesz, bo to też zależy od budżetu. Jeżeli oni faktycznie dostaną większy budżet i to ma wyglądać dobrze, no to czemu miałoby to się? Cudzysłów tutaj robię, marnować na platformie, skoro mogłoby iść, zarabiać do Kim, a potem i tak na tą plat platformę trafić, co Dokładnie. nie. Wiem. No, więc jakby nie widzę powodu, jeżeli to będzie miało budżet, czemu miałoby to nie wylądować na ekranach Kim. Mhm. Do tej pory produkcja tego serialu miała się rozpocząć w 2023 roku. Mhm. Na to ostatnio było na, przecież na D23 Expo jakieś mini info, na dostaliśmy mhm. nowe logo, ale póki co chyba. Chyba plany się zmienią i ja nie wiem, czy zobaczymy ten film wcześniej niż w 2025 roku. Wiesz, też Szczególnie, powiem, że, że gęsto jest w filmach. Zobaczymy. Też, wiesz, to też tak działa, że yy, będzie to boostowało yy, Secret Wars. Mimo wszystko, jeżeli to wyjdzie jako film kinowy, jest, wiesz, rzesza odbiorców, która tylko ogląda kinówki. Więc może też to jest coś, co skusi ludzi do tego, żeby sięgnąć po serial. Wiesz, no nie jest to jakoś tam wybitnie pewnie dużo ludzi, bo jest pewnie takich mało. Zaraz, Ale w e, czy ty mówisz, tak mówisz o czym mówisz? Dlaczego powiedziałeś o Secret Wars? Chodzi ci o Secret Invasion? Tak. Ok. <laughs> tak, bo jak powiedziałaś serial, to miałem takie, o okej, okay. chodzi ci o Secret Invasion. Tak, jest rano. Nie wymagaj. <laughs> ale tak, no wiesz o co mi chodzi, nie, że, że to pewnie w pewien sposób ta widownia, jeżeli to, bo to ma być teoretycznie, jakby kontynuacja tego? Bo miałeś to uzupełniać, tak? E, jakoś, jakoś tam Secret Invasion i Armor Remorse mają, mają się łączyć. No, trochę to jest logiczne w kontekście tego, kto będzie grać w tym filmie i jaki segment trochę będzie. No, aczkolwiek wiadomo, tematyka będzie zupełnie inna, ale spoko. Może to też jest taki trochę efekt takiego, takiej pogoni nostalgii za Iron Man'em, bo Armor Wars chcąc, nie chcąc, jest, będzie powiązane mocno z Iron Man'em. Yy, I w sumie nie zastanawiałem się na tym, ale czy Iron Heart może mieć wpływ na Armor Wars? Może? Nie mam pojęcia. Nie, 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 jestem, nie jestem pewien. W subskrypcji TV pisze stare logo: Armor Wars było lepsze. Mm. Kwestia gustu. Kwestia gustu a, po, a poza tym nie jestem pewien, czy nowe też się nie może zmienić, ponieważ mieliśmy już jakieś zmiany w logach Marvela, takie potrójne czasami. Więc e, kwestia po pierwsze gusta, po drugie zobaczymy. Dobra, jeszcze jeden news na dzisiaj, chyba że jeszcze coś chcesz powiedzieć o Armor Wars. Nie? Nie? Dobrze. Już nie ma nic do powiedzenia tak naprawdę, dopóki się czegoś więcej, jakieś więcej info nie wypłynie. Właśnie. Jakby, to jest info To jest do... po prostu, z, wiesz. To jest info dosyć świeże i jakby poczekamy na rozwój wydarzeń. Na pewno wrócimy do was z tym tematem. Ale dobra. Główny nasz temat dzisiejszy, czyli nowa planeta o której już była mowa od jakiegoś czasu, który, nowa część, którą wyreżyseruje Wes Ball, który stworzył chociażby więźnia labiryntu filmowego, ma już tytuł i mamy, mamy datę premiery nawet, znaczy ramową, ale jest jedna data kinowa Twentieth Century na 2024 rok, jest to 24 maja 2024. I jakoś coś czuję, że no skoro jakby data była zapowiedziana wcześniej, jakby na pewno będzie więcej filmów w Tenthis w 2024 roku. Ale jeśli akurat teraz zapowiedzieli ten film i ta data była w kalendarzu, to jestem w stanie uwierzyć, że 24 maja 2024 jest planowany ten film. W każdym razie. Gdzie mieliśmy, czy, no? Kiedy mieliśmy ostatnią planetę Małp? 4 lata temu? W 2017 roku. Hmm, to tak, już wojna, jest... wojna o planetę mało, op... ale no trylogia Rifsa była wybitna. I ciężko będzie zrobić coś, co dogoni jakby jakościowo. O cześć rochu. W każdym razie mamy first look, mamy takie pierwsze zdjęcie. Co tam mówisz rochu? Mamy pierwsze zdjęcie, które próbuję wam tutaj wrzucić na ekran i mi coś tutaj nie działa. Dziwne. Zaraz to naprawię. Wiesz co, na tyle to jest ciekawe, że nie było jakichś takich większych jakby przesłanek do tego, że, że, że ta planeta małp, że jakby wpadnie info o tym, co nie? Nie, nie, to nie jest projekt, wiesz, za każdym razem jak przyszykowujemy podsumowanie tygodnia, to są jakieś tam, wiesz, newsy castingowe na temat różnych produkcji i tak dalej, a tu tu o planecie Małp było dość cicho przez jakiś A czas. Czy do czas najwyższy, bo o planecie Małp tej nowej to już się mówi od jakiegoś czasu od nie wiem, roku, dwóch nawet więc widać, że oni nie pośpieszyli tego projektu, ale chcą korzystać z tych swoich marek typu Planeta Małp, typu Predator, który wleciał nowy niedawno na Disney Plusie. Gdzieś swoją drogą, przepraszam, jeśli tu przerwę, ten Predator zebrał naprawdę bardzo dobre op opinie i recenzje. Tak, widać, że. Jakby mają dosyć świeże podejście do tematu, ale dobra. Królestwo planety mało, bo, bo spodziewam się, że tak będzie się brzmieć polski tytuł tego filmu: Planet of the Planet. Co ja gadam? Kingdom, Kingdom. Of, Kingdom of the Planet of the Apes. E, tutaj macie pierwszy koncept art, czy ogólnie taki, taką wizualkę z filmu. E, ma on się. On, ma on być związany luźno z trylogią Riffsa? Przepraszam, czy cały cała ta trylogia była reżyserowana przez Reevesa? Tak mi się wydaje. <noise> muszę, muszę wygooglować, ale widzicie, mam z rana zaćmienie mózgu. Wydaje mi się, że tak, zawsze się mówi o tym jako. Nie, widzisz? Dwie części były wyreżyserowane przez Reevesa. Mhm. Druga i trzecia. Tak, widzisz? Coś tak, coś tak czułem, że coś dłonie tak. W każdym razie po dwóch częściach Reevesa do tamtej trylogii będzie nawiązywać delikatnie, ma się rozgrywać ileś lat już po, więc może będzie zahaczać trochę fabularnie albo jakiejś postaci, które były w tamtym filmie, ale ma być całkowicie nowym otwarciem, całkowicie nowym rozdziałem i ta trylogia, trylogia ma mieć pomysł na siebie. Chcia Czy to oglądałaś to jest... wie, Więźnia Labiryntu? Nie, nie oglądałam więźnia Labiryntu. To jest też. Znaczy coś tam jednym okiem, ktoś, ktoś. To jest. Ja ci, to... To powiem... jest... Ja ci muszę to... coś innego no. powiedzieć. No. Ja nie oglądałam żadnej planety Małp. O, to jest rzecz, którą... to jest rzecz do nadrobienia bardzo Natalia. No, powiem... że, nie... że jakoś. Wiesz, Ja wiem, że to jest stara rzecz, tak naprawdę, bo, bo planeta Małp, no jednak hmm. pierwsza to jednak jest masa czasu temu, ale ja jakoś. A czy ja ci. Powiem tak, nie wpadłam, to nie wpadłam. Więc... Może i warto no? kiedyś nadrobić. Ja nie, ja nie oglądałem żadnych tych klasycznych planet, planet Mał, pani tej z 2001 roku, ale obejrzałem tą najnowszą trylogię. I powiem ci, warto, warto to obejrzeć dla samego postępu technologicznego i nie no, fabuła, i wszystko jest tak świetne. Film z wojna o planetę Mał była tak bardzo niedoceniana wtedy, kiedy wyszedł. Jakby przemknął trochę bez echa. Znaczy w naszym w bańce przemknął dużym echem, ale tak ogólnie uważam, że jest niedoceniany. E, więc też zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem takie, kurczę, muszę obejrzeć tego więźnia labiryntu, to zawsze była też jakaś taka marka, która gdzieś tam mi się kręciła z tyłu głowy, więc to są rzeczy, to są rzeczy, to są rzeczy, to są rzeczy które będą do nadrobienia na Disney Plusie. Czyli co, mówisz, że muszę teraz nadrabiać planetę Małp, tak? Wiesz, masz jeszcze dwa lata, technicznie rzecz biorąc, ale żeby się zacząć hajpować, to ja ci radzę obejrzeć tę nową trylogię, Chociaż. Chociaż ja, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawy, że Królestwo Planety Małp będzie czymś fabularnie zupełnie innym. I chyba więzień i labiryntu miał trochę taki inny w ogóle klimat. Ale nie wiem, czy to. Będzie dobra rzecz czy zła rzecz. Nie wiem na ile jakby to podejście Matarifsa wyniosło te dwie ostatnie części, które były w porównaniu do tego, co będzie teraz. Zobaczymy. Jest na pewno dużo wątpliwości, ale jest też dużo ekscytacji, ponieważ chętnie zobaczę nową planetę mału. Tutaj w ogóle nie, nie ulega to żadnej wątpliwości. Dobrze. Kończymy, co. Kończymy, przepraszam, ja to, wiesz, jestem Nie no, tryb, spo, 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 spoczko, Rosio jest bardzo grzeczny. Rosio po prostu nie wie, o co chodzi z tą planetą małp. Dobrze, Time. kończymy transmisję, kończymy też kawki na ten tydzień, w tym tygodniu nas nie było jeden dzień i w sumie dobiega do końca wrzesień i nasz plan na codzienną kawkę, bo taki był plan, że codziennie będziemy robić kawkę we wrześniu, a później zobaczymy. Eee, możemy w sumie Wam zdradzić, jaki mamy plan i ze szczegółami jeszcze do Was wrócimy. Że kawka będzie, dalej dobra wiadomość, kawka będzie kontynuowana, trochę zejdziemy z częstotliwości. Chcielibyśmy robić codziennie. Eee, i całkiem możliwe, że kiedyś wrócimy do codziennej kawki, ale póki co musimy się skupić też nad innymi rzeczami. Mamy też inne rzeczy, które trochę zaniedbaliśmy, i trzeba do nich wrócić. Więc kawka wstępnie dwa razy w tygodniu od następnego tygodnia. Wiecie, no może się tak zdarzyć, że będziemy mieli taki tydzień, że codziennie będą takie rzeczy, takie newsy nam wyrzucać, że będziemy musieli po prostu totalnie przyjść, ale. Ale podchodzimy do sprawy elastycznie i będziemy zakładać, że okej, okay, dwie kawki na pewno wstępnie wtorek i czwartek, bo to jest najlepsze rozłożenie w stosunku do tego co mamy, bo widzicie, w niedzielę mamy podsumowanie tygodnia, więc w poniedziałek mało co się dzieje. Znaczy w niedzielę mało co się dzieje, żeby w poniedziałek opowiadać. E, więc można robić wtedy już we wtorek kawkę, w środę dzień przerwy, w czwartek kawka i później mamy jeszcze dwa dni przerwy do podsumowania tygodnia, bo jednak mamy trochę tych live'ów, na których opowiadamy o bieżących informacjach i tym co się dzieje w popkulturze. Więc tak jest na razie plan na kawkę, e, ale jeśli będzie coś naprawdę ważnego, to wtedy robimy Special announcement, i następnego dnia rano jest kawka. Nie ulega to żadnym wątpliwościom. Więc obserwujcie nas na naszych social mediach. Tam będziemy Was o wszystkim informować. Zawsze na Instagramie wieczorem wrzucamy to, co będzie się działo. Uh -huh następnego dnia, więc jakby jeżeli nie, nie pojawia się info w żadnym innym miejscu, to na pewno się pojawi w storysikach na insta, albo będzie jakieś zdjęcie, albo coś tak. powiemy, więc totalnie. Aczkolwiek planujemy też wrócić do większej ilości po prostu filmów tematycznych i zamieszać trochę na kanale, żeby było, może było mniej transmisji na żywo, <laughs> żeby no. bo, bo trochę dla nas jest to wygodne, zobaczy, zobaczy, zobaczyliście ostatnio ile dzięki temu ostatnio nam się udało robić, ale ilość to nie wszystko. Więc, Dokładnie. więc pomyślimy, jak będziemy działać. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje na to, co chcecie widzieć na kanale, Bartek na przykład teraz się pyta o zapowiedzi Netflixa, HBO czy innych platform na, pla na październik. Eee... Zobaczymy. Jeszcze musimy rozważyć, co będzie w sobotę, w co nowego, bo radka też nie ma, z tego co wiem. Do soboty wieczorem, radka do soboty, napisał, do soboty, że nie ma. Do soboty wieczorem. Ja sam tego nie będę ogarniać. Ja też yy, idę na awatara. W sobotę rano. Nie pomyl awatara. A ty wiesz, że to. A czy ty wiesz, że to jest stary awatar, tak? Żebyście przypadkiem nie pomylił, Tak, to potem jest ta, stary pieniędzy. Wiem, wiem, że to jest stary awatar. Poszły takie newsy ogólnie, to jest jeszcze jeden temat, że poszły te że niektórzy się pomylili i myśleli, że to jest ten drugi awatar i żądali zwrotu pieniędzy. Co, co dziwne po obejrzeniu całego filmu. Może nie wiem, tak, myśleli, że, może nie wiem myśleli, że byli na maratonie. A może jakiś plot twist będzie na końcu nowy wyż. Tak, że to są jak Pokémony, inna wersja. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Nagadaliśmy się trochę. Dzięki, że byliście z nami przez ten cały miesiąc kawki codziennej. Kawka będzie trwać tylko w, rzadkich, w rzadszych odstępach, ale będzie in, więcej innych ciekawych rzeczy na kanale. Do zobaczenia. A dzisiaj o 20. Powiedz o tym, Natalia. Tak, dobra. To no, to dzisiaj o dwudzi... no widzisz, dzisiaj o dwudziestej. pamiętajcie, żeby wbić na live'a yy, dwa odcinki Shishak będziemy omawiać w wagonie Jop. spoilerowym. Jup, do zobaczenia. Na razie.